Dzień dobry, Mateusz Ben, zapraszam na informacje sportowe. Lubińscy panczeniści zakończyli sezon zimowy. Obecnie zawodnicy MKS Kuprum Lubin przygotowują się do startów już w nowym sezonie. Dla wszystkich sportowców miniony sezon był sezonem innym niż wszystkie. Podobnie było również w przypadku lubińskich panczynistów. Ze względu na ten koronawirus, prawda, wiele imprez zostało odwołanych. Ja mówię o imprezach międzynarodowych, bo akurat Polski Związek tak zorganizował, że wszystkie imprezy, które były zaplanowane w Polsce, się odbyły. No i oczywiście najważniejsze imprezy, jeżeli chodzi o kadrę Polski, odbyły się Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy w Holandii, w jednym miejscu, w mieście w Herenveen. I mamy jakiś tam wizerunek, na jakim etapie jesteśmy odnośnie przygotowań do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w przyszłym roku w Pekinie. Tutaj taką ciekawostkę chcę podać, że nasz dyrektor do spraw sportowych został powołany na szefa misji Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022. Cieszymy się, że Polski Komitet Olimpijski w jakiś sposób nam uwypuklił Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego. Niedługo po zakończeniu sezonu panczyniści rozpoczęli przygotowania do kolejnych startów. Przed zawodnikami i zawodniczkami okres ciężkiej i wytężonej pracy. Już się przygotowujemy do nowego sezonu, rozpoczynają się już teraz w kwietniu, prawda? Nasz klub oczywiście w tej chwili jest krótka przerwa ze względu na ten koronawirus, że nie mogą się odbywać zajęcia, ale ci zawodnicy, którzy są w kadrze Polski juniorów i w kadrze narodowej, oczywiście trenują i mają takie możliwości. Oczywiście rozpoczynają się w kwietniu już cały cykl, aż do listopada, zgrupowania kadry zawodników, którzy będą przygotowywać się do Igrzysk Olimpijskich i będą brali udział w kwalifikacjach, bo wszyscy muszą przejść kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich. Pierwsze kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich odbędą się w dniach 13-14 listopada w Tomaszowie Mazowieckim. Zespoły z piłkarskich niższych lig czekają na odmrożenie rozgrywek. Do dalszej części legnickiej klasy okręgowej przygotowują się piłkarze Górnika Lubin. Ostatni lockdown uderzył w sport amatorski, w tym w drużyny piłkarskie występujące na niższych szczeblach rozgrywkowych. Obecnie swoich meczów nie rozgrywa m.in. drużyna Górnika Lubin. Do lockdownu po naszej myśli tak, no bo te mecze powygrywaliśmy, utrzymaliśmy tą drugą pozycję, która jest premiowana do czwartej ligi, ale jak z tą czwartą ligą wyjdzie, no to będzie duża niewiadoma z tego względu, że po prostu finanse nam nawet nie pozwalają teraz okręgówki pociągnąć. Władze Górnika liczą na poprawę tej sytuacji i mają nadzieję, że drużyna w spokoju będzie mogła przygotować się do najważniejszych meczów w sezonie. Ta cała pandemia, ten cały koronawirus zrobił tak, że się wszyscy sponsorzy wycofali z Górnika. Wiadomo, finansowo też koleją. Swoje firmy nie mogą pootwierać i nie mają pieniążków na sponsorów. No i tutaj też jest taka gorąca prośba, nie, żeby jak jakiś fanatyk piłki nożnej chciałby nas wesprzeć finansowo, nie, no to byśmy byli bardzo wdzięczni. No tutaj też prowadzimy zbiórkę na zrzutka.pl. To też zachęcam mieszkańców Lubina, nie, o jakiś tam datek, złotówka, dwie. Zawsze to tam parę groszy nam pomoże. W tabeli legnickiej klasy okręgowej Górnik Lubin zajmuje drugie miejsce za Iskrą Księgienice. Na odmrożenie rozgrywek czekają również w legnickiej centrali piłkarskiej. Podokręg Legnica liczy, że zespołom jak najszybciej uda się powrócić na boiska. Podokręg Legnica czeka na informacje o powrocie rozgrywek w wydaniu amatorskim i jest przygotowany na różne warianty i na różne terminy wznowienia niższych lig. Mamy nadzieję, że jak najszybciej nam się uda, no bo stoimy na tym, tego zdania jesteśmy, że tak naprawdę no nie ma tej wielkiego zagrożenia. Przegraliśmy całą rundę jesienną, nie było jakiejś sytuacji, żeby nagle zarażenia podskoczyły w poszczególnych klubach, więc liczymy na powrót i jak najszybsze no, tą aktywność sportową, bo to też jest bardzo ważne w tych czasach. Ubiegły sezon na najniższych szczeblach rozgrywkowych nie został dokończony. Tym razem wszyscy liczą, że taki scenariusz się nie powtórzy. Jesteśmy w stałym kontakcie z klubami wszystkimi, które uczestniczą w naszych rozgrywkach. No i tak jak wspomniałem, no jesteśmy gotowi na różne scenariusze. Jesteśmy przekonani, że uda nam się to dograć, no bo to by było troszeczkę no, słabe, gdybyśmy drugi sezon z rzędu musieli kończyć szybciej te rozgrywki. No ale tak mówię, jesteśmy dobrej myśli i mam nadzieję, że uda nam się rozegrać jak największą liczbę meczów, jeśli nie wszystkie. Być może amatorskie rozgrywki piłkarskie na niższych szczeblach rozgrywek powrócą w drugiej połowie kwietnia. To już wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.